Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedawno zapowiedziałem, że nagram materiał o kontrowersjach wokół przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Dzisiaj mam zamiar tą obietnicę spełnić. Zapraszam. Będę się tutaj posługiwał, o zgrozo, pracą wydaną w wydawnictwie KUL. Wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca pana Dawida Mielnika zatytułowana Komunia Święta na rękę, akt osobistej pobożności czy akt profanacji. Myślę, że może być dla moich widzów dosyć zaskakujące, że właśnie w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ukazuje się praca, którą ja postanawiam zacytować. Dla mnie też jest to dosyć zaskakujące, ale zdarza się tak czasem, że w dużych wydawnictwach coś tam przejdzie, co może niekoniecznie jest po myśli tych, którzy tym wydawnictwem kierują. Myślę, że tak jest w tym przypadku. Ja tutaj zacytuję obszernie fragment zatytułowany Argument odwołujący się do praktyki wczesnochrześcijańskiej. Wydaje mi się, że jest to argument najczęściej używane przez zwolenników Komunii Świętej, przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Na zasadzie, no przecież to było od zawsze używane i dopiero gdzieś tam w średniowieczu Kościół zabronił, bo właśnie w średniowieczu, wiadomo, było wszystko, co złe, a Kościół pierwotny to robił to dokładnie tak samo, jak dzisiaj robi arcybiskup Ryś i wszyscy jego poplecznicy, to tak nawiązując do jego nominacji kardynalskiej. Swoją drogą ciekawa sprawa, ukazał się materiał pana Karola Fiałkowskiego na temat nominacji arcybiskupa Rysia na kardynała. Pan Fiałkowski skontaktował się ze mną, żeby mnie poinformować o tym materiale i napisał w wiadomości, że myśli, że ten materiał mi się spodoba. I faktycznie wysłuchałem sobie, wracając z obozu wakacyjnego, tego materiału i faktycznie z 99% tego materiału bym się zgodził. Oczywiście pan Fiałkowski jest agnostykiem, a więc on obserwuje Kościół z zewnątrz, natomiast jego obserwacje, tak jak powiedziałem, uważam w 99% za słuszne. Jak nie zapomnę, to podlinkuję w opisie ten materiał dla tych, którzy czują się na siłach, żeby oglądać przez półtorej godziny agnostyka, który opowiada o Kościele, dla tych, którzy mają na to ochotę. Myślę, że jest to dosyć ciekawe doświadczenie, takie spojrzenie z zewnątrz na Kościół posoborowy w kontekście podmiany Kościoła katolickiego na Kościół Franciszka, jak to określa pan Fiałkowski, i właśnie spojrzenie na arcybiskupa Rysia jako na jednego z tych polskich reprezentantów Kościoła Franciszka, którzy pracują tutaj usilnie w Polsce nad tym, żeby podmienić jeden kościół na drugi. Ale to raczej na marginesie, chociaż jak najbardziej temat ma pewien związek, bo jednym z elementów spornych właśnie pomiędzy teologią przedsoborową a posoborową jest kwestia szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, okazywania tego szacunku, sposobów okazywania tego szacunku. Wracamy do naszego tematu. Jeśli ten materiał okaże się długi, to być może podzielę go na dwie części, ale to już zobaczymy w trakcie. Argument odwołujący się do praktyki wczesnochrześcijańskiej. Bardzo często podnoszonym argumentem zarówno przez zwolenników, jak również przeciwników komunii na rękę jest argumentacja odwołująca się do praktyki wczesnochrześcijańskiej. Adherenci obydwu stanowisk twierdzą, że pierwsi chrześcijanie albo praktykowali przyjmowanie Najświętszego Sakramentu bezpośrednio do ust, albo na rękę i na tej podstawie wyprowadzają wniosek o zasadności konkretnego sposobu przyjmowania Eucharystii obecnie, przy czym zwolennicy udzielania komunii na rękę ograniczają się do stwierdzenia, że jest to sposób poprawny obok przyjmowania komunii do ust. Adherenci udzielania Najświętszego Sakramentu do ust zaś na tej podstawie uważają przyjmowanie Eucharystii
na rękę za niewłaściwy sposób. Dodatkowo zwolennicy udzielania hostii na rękę twierdzą, że taki sposób dystrybucji komunii był praktykowany nawet do IX wieku. Kto ma rację? Obydwie strony konfliktu powołują się na różne teksty patrystyczne, mające wykazać słuszność ich rozumowania. Z tego powodu przed próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie o poprawność materialną samego argumentu należy zapoznać się z najważniejszymi świadectwami wczesnochrześcijańskimi traktującymi o tym problemie. Najczęściej powoływanym przez zwolenników udzielania komunii na rękę tekstów wczesnochrześcijańskich jest fragment katechezy mistagogicznej przypisywanej Cyrylowi Jerozolimskiemu. Kluczowy ustęp brzmi następująco. Pójdź dalej. Nie wyciągaj przy tym płasko ręki i nie rozłączaj palców. Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć króla. Do wklęsłej ręki przyjmij ciało Chrystusa i powiedz Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym ciałem, bacząc, by się zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. Bo czyż nie niósłby się złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody. Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. A kiedy już spożyłeś ciało Chrystusowe, przystąp do kielicha krwi. Nie wyciągaj tu rąk, lecz skłoń się ze czcią, mówiąc w hołdzie Amen. Uświęć się przez to przyjęcie krwi Chrystusowej. Kiedy twe wargi są jeszcze wilgotne, dotknij ich rękami i uświęć nimi oczy, czoło i inne zmysły. Następnie zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za to, że tak wielkimi zaszczycił cię tajemnicami. Zachowajcie te tradycje bez uszczerbku, trzymajcie się ich nienagannie. Nie odczepiajcie się od wspólnoty, nie dajcie się pozbawić tych świętych tajemnic przez zmazę grzechów. Innym często przywoływanym tekstem, tutaj kontynuuje autor, zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników przyjmowania komunii na rękę, jest fragment jednego z listów napisanych przez Bazyla Wielkiego do patrycjuszki Cezarii. Konkretnie jest to następujący ustęp listu 93. Jeśli by zaś ktoś w czasie prześladowań, gdy brak kapłana lub posługującego, zmuszony był komunię przyjmować z rąk własnych, to zbędną jest rzeczą wskazywać, iż nie ma w tym nic zdrożnego, jako że od dawna stosowany zwyczaj praktykę taką poświadcza. Wszyscy mnisi przebywający na pustyniach, gdzie nie ma kapłana, przystępują do komunii u siebie, przyjmując ją z rąk własnych. W Aleksandrii i Egipcie każdy, nawet należący do ludu, niemal zawsze ma żertwę u siebie w domu i przyjmuje ją, kiedy chce, z rąk własnych. Bardzo wymownym i bardzo znamiennym dowodem, mającym potwierdzać istnienie w pierwotnym kościele praktyki udzielania komunii świętej na rękę, jest kanon 101 synodu w Trullo. Dlatego jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w czystym ciele podczas zgromadzenia i mieć w nim udział, z rękoma złożonymi na kształt krzyża, niech się zbliży i przyjmie komunię łaski. Ze złota lub innego materiału, zamiast rąk jako pojemnik dla przyjęcia daru Bożego i uczczenia niepokalanej wspólnoty, w żaden sposób nie pozwalamy gorszą materią lub podręczną okazywać cześć obrazowi Boga. Jeżeli zaś kto będzie uczestniczył we wspólnocie niepokalanej z tymi, którzy przynoszą przedmioty tego rodzaju, niech zostanie wykluczony on sam i przynoszący te przedmioty. Bardzo ciekawe jest wreszcie świadectwo zamieszczone w Patrologia Latina wśród kazań nieautentycznych, a w przestrzeni internetowej przypisywane Cezarowi z Arles. Wszyscy mężczyźni, którzy przystępują do ołtarza, myją swoje ręce, a wszystkie kobiety rozkładają czystą chusteczkę lnianą, aby przyjąć ciało Chrystusa. Pewnymi drugorzędnymi, ale mimo wszystko powracającymi w dyskusji tekstami, mającymi wspierać stanowisko zwolenników przyjmowania komunii świętej na rękę, są świadectwa Eusebiusza z Cezarei, Jana Chryzostoma, Jana Damasceńskiego, Medy Czcigodnego oraz Augustyna. Eusebiusz z Cezarei zapisał następujące zdanie w swojej historii kościelnej. Powiedziałem mu natomiast, że dla niego wystarczy wieloletnia łączność z Kościołem, ponieważ słuchał słów eucharystycznych i razem z wszystkimi odpowiadał Amen i stał przy stole i wyciągał ręce na przyjęcie świętego pokarmu i brał go, miał przez długi czas udział w ciele i krwi Pana naszego, nie miałby odwagi nowym go obdarzyć odrodzeniem. Z kolei Jan Chryzostom w homilii poświęconej listowi do Efezjan wypowiedział się następująco. Powiedz mi, wolisz z nieumytymi rękoma przychodzić na ofiarę? Myślę, że nie, ale wolisz raczej nie przyjść, niż przyjść z brudnymi rękoma, więc w tej małej sprawie tak bardzo jesteś pobożny, a przychodzisz mając brudną duszę i masz czelność dotykać, dlatego rękoma trzyma się to przez pewien czas. Dalej są kolejne fragmenty, z których możemy już, które możemy, myślę, że już
pominąć. Większość z nich jest właśnie przytaczana jako argumenty za Komunią Świętą przyjmowaną na rękę. Przeskakuję fragment i przechodzę do tych, które są przytaczane jako argumenty przeciwko Komunii Świętej na rękę. Z kolei przeciwnicy udzielania Komunii na rękę odwołują się do świadectwa papieży Eutychiana, Leona Wielkiego oraz Grzegorza Wielkiego. Eutychian wydał następujące rozporządzenie. Nikt nie przekazuje komunii świeckiemu lub kobiecie w celu zaniesienia osobie chorej. Leon Wielki podczas jednego ze swoich kazań posłużył się następującym sformułowaniem w kontekście przyjmowania komunii. To bowiem, co jest przyjmowane ustami, jest wyznawane wiarą. Z kolei Grzegorz Wielki przekazał następującą historię dotyczącą papieża Agapita. Odpowiedzieli, że wierzą, iż zostanie uzdrowiony mocą Boga i powagą Piotra. Mąż Boży natychmiast pogrążył się w modlitwie, rozpoczął mszę świętą i złożył ofiarę w obecności Boga Wszechmogącego. Po jej zakończeniu, odchodząc od ołtarza, wziął za rękę kulawego i wobec obecnych tam ludzi postawił go na nogi, a gdy włożył mu do ust ciało Chrystusa, język od dawna niemego rozwiązał się i zaczął mówić. W jaki sposób należy odnieść się do przywoływanych tekstów? Pyta autor. Najczęściej przywoływane świadectwo przypisywane Cyrylowi Jerozolimskiemu pod pewnymi względami rodzi wiele pytań. Przede wszystkim, w świetle współczesnego stanu wiedzy, nie ma pewności, czy rzeczywiście pochodzi ono od Cyryla. Stosunkowo nierzadko spotkać można się z opinią, że autorem kateches mistagogicznych jest biskup Jan, zwolennik Orygenesa i Pelagiusza, a faktycznie Arianin. To jest ten słynny cytat z tym dotykaniem Komunią Świętą, oczu, zmysłów i tak dalej. Stosunkowo nierzadko, było pośrednim argumentem przemawiającym za niecyrylowym autorstwem przywoływanego fragmentu jest to, że w zachowywanych rękopisach kateches mistagogicznych te przypisywane są różnym autorom. Przesłanką sugerującą, że autorem tego tekstu jest zwolennik arianizmu, jest końcowy fragment cytowanego świadectwa, na który na ogół nie zwraca się uwagi. Nie odszczepiajcie się od wspólnoty, nie dajcie się pozbawić tych świętych tajemnic przez zmazeł grzechów. Z tych słów jednoznacznie przecież wynika, że autor tego tekstu zaleca przyjmowanie Eucharystii nawet w stanie grzechu, co z perspektywy ortodoksji katolickiej wydaje się wręcz niewyobrażalne. Czy święty Kościoła katolickiego mógłby wygłosić tak oczywiste herezje? Przywoływany fragment jest problematyczny z innych jeszcze powodów. Wyraźnie mowa w nim jest o konieczności umieszczenia lewej dłoni pod prawą, a zatem autor tego tekstu to na prawą dłoń zachęca kłaść hostię. Co więcej, w ogóle nie ma tam mowy o tym, żeby następnie brać Eucharystię w palce lewej dłoni w celu spożycia. Na tej podstawie wolno zakładać, że według autora cytowanego fragmentu, choć nie jest to wprost stwierdzone, hostia powinna być spożywana bezpośrednio z prawej dłoni. Jest to zatem inny porządek przyjmowania komunii, niż ma to miejsce obecnie. Współcześnie bowiem Najświętszy Sakrament kładziony jest na lewej dłoni, podczas gdy palcami prawej jest następnie przenoszony do ust. Skoro zwolennicy przyjmowania Eucharystii na rękę tak chętnie powołują się na tekst kateches mistagogicznych, to dlaczego tak znacząco fałszują jego treść, zalecając przyjmowanie Najświętszego Sakramentu w sposób zupełnie inny niż ten opisany przez starożytnego autora? Kolejna rzucająca się w oczy rozbieżność dotyczy sposobu obchodzenia się z Najświętszym Sakramentem. Zgodnie z cytowanym fragmentem kateches mistagogicznych, przed spożyciem konsekrowanego chleba, autor zachęca do przyłożenia go do swoich oczu. Podobnie po przyjęciu konsekrowanego wina pada zachęta do dotknięcia wilgotnych jeszcze ust oraz pomazanie krwią pańską oczu w czoła innych zmysłów. Dlaczego do tej dziwnej praktyki nie zachęcają współcześni orędownicy przyjmowania komunii na rękę, powołujący się na cytowany tekst kateches mistagogicznych? W opinii autora niniejszej publikacji powoływanie się na przywoływany fragment przypisywany Cyrylowi Jerozolimskiemu jest zbyt problematyczny dla zwolenników przyjmowania Najświętszego Sakramentu na rękę z powodów, które przedstawiono powyżej. Tak więc tekstem nie stanowi wystarczającego dowodu dla poprawności materialnej analizowanej argumentacji. Poprawność materialna, to znaczy, czy ten argument, który zostaje przedstawiony, w ogóle jako tako odpowiada rzeczywistości. Tak autor tutaj stwierdza, ze względu na to, że ten sposób opisany jest tak dziwny, i jednocześnie istnieje poważne podejrzenie, że pochodzi ze strony ariańskiej, dlatego nie można go nawet materialnie, poprawnie użyć właśnie w tym kontekście według autora tej pracy. Czyli nawet nie należy go rozważać, czy jest wystarczająco ważki, czy faktycznie jest on wystarczającym argumentem, żeby
żeby uzasadnić praktykowanie Komunii Świętej na rękę, tylko w ogóle materialnie on nie zgadza się z tą tezą, która zostaje przedstawiona. Jest on zbyt różny od tego, co próbuje się za jego pomocą dowieść. Świadectwo Bazylego Wielkiego tylko pozornie potwierdza istnienie w starożytnym kościele praktykę komunii do ręki. Oczywiście jest prawdą, że ten ojciec kościoła pisze o takiej możliwości, ale przecież wyraźnie pada stwierdzenie, że taki sposób komunikowania przewidywany jest w dwóch sytuacjach. W czasie prześladowań oraz w przypadku braku kapłana. Co więcej, cytowany fragment wyraźnie wspomina o kategoriach przymusu, opisując tę sytuację. Co zatem wynika z tego tekstu? Przede wszystkim to, że udzielanie Eucharystii do rąk w opinii Bazylego Wielkiego nie było normalnym sposobem przyjmowania Najświętszego Sakramentu. Po drugie to, że przyjmowanie komunii do ręki jest wyjątkiem od powszechnie przyjmowanej zasady ze względu na pewien rodzaj stanu wyższej konieczności. Przy uwzględnieniu, że świadectwo to pochodzi z IV wieku, pojawiają się bardzo istotne konsekwencje. Obala ono bowiem argumentację, że przyjmowanie komunii na rękę zostało wyparte około IX-X wieku wprowadzeniem praktyki udzielania Najświętszego Sakramentu do ust. Gdyby ten argument miał być prawdziwy, to w jaki sposób należy odnieść się do świadectwa Bazylego, który przeczy takiej praktyce już 500 lat wcześniej? W świetle przedstawionych spostrzeżeń autor niniejszego studium nie widzi żadnych podstaw do uznania świadectwa Bazylego za tekst potwierdzający istnienie w pierwszym kościele praktyki udzielania Najświętszego Sakramentu na rękę. A zatem jego wypowiedź nie może stanowić wystarczającego dowodu dla poprawności materialnej argumentacji zwolenników przyjmowania komunii na rękę. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku przeciwników takiego udzielania hostii. Cytowane świadectwo uważa praktykę udzielania Eucharystii na rękę za sytuację nadzwyczajną, co pośrednio sugeruje, że za normalną praktykę Bazylii Wielki uznaje przyjmowanie komunii do ust, choć należy uczciwie przyznać, że ten wniosek wyprowadzony jest w sposób pośredni, ponieważ sam tekst o tym bezpośrednio nie wspomina. Mimo to wydaje się jednak, że cytowane świadectwo Ojca Kościoła można uznać za wystarczającą przesłankę dowodu dla poprawności materialnej analizowanej argumentacji. Bardzo silnym potwierdzeniem istnienia w pierwotnym kościele praktyki udzielania komunii na rękę byłby cytowany kanon synodu w Trullo. Tam bowiem z jednej strony bezpośrednio mówi się o tej praktyce, a z drugiej przestrzega przed innym sposobem przyjmowania Eucharystii, to znaczy przed kładzeniem jej na przykład na złote naczynia. Problem jednak polega na tym, że postanowienia tego synodu nie otrzymały akceptacji papieskiej właśnie ze względu na ich nieortodoksyjność. Urzędujący wówczas papież Sergiusz I miał nawet posłużyć się sformułowaniem, że woli raczej umrzeć niż wyrazić zgodę na te błędne nowinki. Skoro zatem synod został uznany za nieortodoksyjny, powoływanie się na niego nie może służyć jako argument. Odnośnie do cytowanego fragmentu kazań nieautentycznych, który jest przypisywany Cezaremu z Ars, należy stwierdzić, że istotnie wydaje się ono stanowić silny argument na rzecz istnienia w pierwotnym kościele praktyki udzielania komunii na rękę. Niemniej zdaniem autora niniejszego opracowania powoływanie się na ten tekst przez zwolenników takiego sposobu przyjmowania Eucharystii jest bardzo ryzykowne. Z cytowanego tekstu przecież jednoznacznie wynika, że mężczyźni przed otrzymaniem konsekrowanych darów myli ręce, a kobiety przyjmowały komunię na specjalne chusty. Przecież żadna z tych praktyk nie jest obecnie wymagana przez zwolenników przyjmowania Najświętszego Sakramentu na rękę. Tak więc jest tu ewidentna niekonsekwencja. Adherenci tej praktyki albo nie powinni powoływać się na ten tekst, albo powinni stosować wszystkie opisane tam okoliczności przyjmowania komunii na rękę. Mycie rąk lub lniane chusty. Cytowanych świadectw Eusebiusza z Cezarei, Jana Chryzostoma, Jana Damasceńskiego, Bedy Czcigodnego oraz Augustyna jedynie przywoływane fragmenty dzieł Jana Chryzostoma oraz Jana Damasceńskiego zasługują na większą uwagę. Powodem mniejszej wartości pozostałych świadectw są dość konkretne sytuacje, które zostały u tych autorów przedstawione. Zawsze bowiem można sobie postawić pytanie, na ile te jednostkowe przypadki opisują powszechną praktykę Kościoła, a na ile po prostu są świadectwem pewnego wyjątku od powszechnej reguły. W przypadku Jana Chryzostoma oraz Jana Damasceńskiego sytuacja jest już inna, ponieważ ci autorzy wypowiadają się o praktyce przyjmowania komunii w sposób ogólny i rzeczywiście ich świadectwa można traktować jako pewne argumenty w dyskusji. Jak natomiast należy się odnieść do świadectw przywoływanych przez przeciwników przyjmowania komunii na rękę? W sensie ścisłym żadna z wypowiedzi cytowanych papieży nie jest przekonująca. W przypadku Eutychiana owszem, rozporządzenie zabrania świeckiemu brać komunii w celu zaniesienia jej choremu, ale zakaz ten nie dotyczy bezpośrednio przyjmowania hostii przez świeckich na dłoni.
W zasadzie to rozporządzenie nie porusza tego tematu. Podobnie mało przekonujące jest świadectwo Leona Wielkiego. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka tekst wyraźnie mówi o przyjmowaniu Eucharystii ustami, ale tekst ten może zostać odczytany w taki sposób, że ostatecznie nie wyklucza on możliwości przyjmowania komunii na rękę. Wspomniane w cytowanej wypowiedzi przyjmowanie ustami może bowiem wskazywać po prostu na finalny element drogi, którą przebywa komunikant. Wreszcie świadectwo Grzegorza Wielkiego problematyczne jest od tej strony, że opisuje ono bardzo konkretną sytuację, a nie regułę ogólną. Z tego też powodu nigdy nie ma pewności, czy opisywany chory przyjął komunię do ust, ponieważ wszyscy przyjmowali w ten sposób hostię, czy też dlatego, że sam nie był zdolny z powodu choroby wziąć ją do ręki. Tak więc teoretycznie przeciwnicy przyjmowania Najświętszego Sakramentu na rękę nie wypadają specjalnie korzystnie w przedstawionym przeglądzie wczesnochrześcijańskich świadectw. Niemniej jest jeden bardzo ważny tekst, na który mogą się powołać, a mianowicie na następujący fragment dekretu o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, rozdział 8, to jest fragment Soboru Trydenckiego. Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu, ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy, inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu, spożywając ów podawany niebieski chleb, żywą wiarą, która działa przez miłość, odczuwają jego owoc i pożytek. Inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo, a są to ci, którzy tak się wpierw badają i przygotowują, że do tego Bożego stołu przystępują odziani w weselną szatę. W przyjmowaniu sakramentalnym zawsze istniał w Kościele Bożym zwyczaj, że świeccy otrzymywali komunię od kapłanów, kapłani zaś odprawiający mszę świętą sami sobie jej udzielali. Zwyczaj ten, jako wywodzący się z tradycji apostolskiej, winien być prawnie i zasłużenie zachowany. Pod względem czasowym jest to świadectwo bardzo późne, bo pochodzące dopiero z XVI wieku, ale zawiera bardzo znamienne orzeczenie, a konkretnie przypisanie zwyczaju udzielania komunii do ust tradycji apostolskiej, co sugeruje, że to sami apostołowie zarządzili właśnie taki sposób udzielania Najświętszego Sakramentu. Być może ktoś chciałby osłabić wymowę tego orzeczenia w taki sposób, że tradycji apostolskiej przypisuje ono jedynie fakt nieudzielania komunii samemu sobie, a nie jej przyjmowanie do ust. Ale należy mieć na uwadze to, że w chwili spisywania tego dekretu nie było innego sposobu udzielania komunii jak tylko do ust. Tak więc ojcowie soborowi wypowiadali się o sobie znanej praktyce. Oczywiście czysto teoretycznie można jeszcze zakwestionować wiarygodność tego orzeczenia Soboru Trydenckiego. Zawsze jednak w takim razie powstaje pytanie, na ile wierny tak postępujący utożsamia się z Kościołem katolickim, dla którego sobory są normą wiary. Taka deklaracja soborowa może być przeciwstawiona drugiemu kanonowi synodu w Rouen, obradującemu około 878 roku. Żadnemu mężczyźnie czy kobiecie nie wolno kłaść Eucharystii na rękę lub do ust. Taka deklaracja soborowa może być przeciwstawiona drugiemu kanonowi synodu w Rouen, obradującemu około 878 roku. Żadnemu mężczyźnie czy kobiecie nie wolno kłaść Eucharystii na rękę, lecz do ust. Właśnie na tej podstawie przyjmuje się często, że dopiero około IX wieku nastąpiła zmiana sposobu udzielania komunii świętej i świeccy zaczęli przyjmować hostię tylko do ust, podczas gdy dotąd otrzymywali komunię na rękę. Czy jednak taka interpretacja jest zasadna? Należy mieć świadomość tego, że pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie powoduje, że ta interpretacja kłóci się z cytowanym orzeczeniem Soboru Trydenckiego. Albo praktyka komunii do ust pochodzi z tradycji apostolskiej i została ustanowiona przez samych apostołów, albo została wprowadzona w IX wieku, a ojcowie soborowi tkwili w błędzie. Istnieje jeszcze inna możliwość interpretacyjna, a mianowicie taka, że przywołany kanon synodu w Rouen nie zmienił dotychczasowej praktyki, ale po prostu ją potwierdził. W przypadku postanowień soborowych czy synodalnych może bowiem być tak, że poszczególne kanony albo wprowadzają jakąś praktykę, której do tej pory nie było, albo przypominają już istniejącą, jak jest w przypadku cytowanego kanonu synodu w Rouen. Teoretycznie brak takich regulacji prawnych we wcześniejszych synodach mógłby przemawiać na korzyść zwolenników udzielania Najświętszego Sakramentu na rękę, a zatem kazałby raczej twierdzić, że synod ten wprowadził praktykę, której do tej pory nie było. Na drugiej szali jednak należy postawić wyraźne orzeczenie Soboru Trydenckiego, które dla katolików musi być ważniejszym punktem odniesienia niż interpretacje teologiczne. Jednocześnie jest rzeczą bardzo ciekawą, że cytowane świadectwa przemawiające na korzyść adherentów przyjmowania komunii na rękę związane są bardziej z chrześcijaństwem wschodnim.
Cyrel Jerozolimski, Bazyli Wielki, Synod w Trullo, Eusebiusz w Cezarei, Jan Chryzostom i Jan Damasceński. Spod tego schematu wyłamują się Beda Czcigodny, Augustyn oraz Cezarys Arn, przy założeniu, że to on jest autorem cytowanego kazania. Przy czym, jak zauważono, świadectwa Augustyna i Bedy Czcigodnego dotyczą jednostkowych przypadków i nie wiadomo, na ile odzwierciedlają one powszechną praktykę. W każdym razie, na pewno powinno nas interesować, że żadne ze świadectw zwolenników przyjmowania komunii na rękę nie jest bezpośrednio związane z Rzymem. Co więcej, to właśnie przeciwnicy udzielania hostii na rękę powołują się na wypowiedzi papieskie – Eutychian, Leon Wielki, Grzegorz Wielki, z których miałaby wynikać praktyka przyjmowania Najświętszego Sakramentu do ust. Dlaczego jest to aż tak istotne? Dlatego, że z perspektywy tradycyjnej religii katolickiej ortodoksja została zachowana w Kościele rzymskim, podczas gdy na wschodzie została ona skażona. Teoretycznie zatem może być tak, że to właśnie w Rzymie przetrwał pierwotny, tradycyjny zwyczaj udzielania komunii do ust, w związku z czym ojcowie Soboru Trydenckiego czuli się uprawomocnieni do stwierdzenia, że jest to praktyka apostolska, której po prostu gdzie indziej nie zachowano. W każdym razie jest to wątek, który zdecydowanie powinien doczekać się solidnego opracowania naukowego. W kontekście analizowanych świadectw warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność. Otóż analizowane teksty nie opisują całej otoczki tego, w jaki sposób w starożytnym kościele przyjmowano Eucharystię. Wspominają one o myciu rąk, ale nie opisują już na przykład, jak dokładnie to mycie rąk wyglądało. Wspominają o lnianych chustach, niemniej nie rozpisują precyzyjnie, jak te chusty kładziono na dłoni, co potem z nimi robiono itd. W części świadectw bardzo ogólnie wspomina się o sposobie przyjmowania hostii bez szczegółowego opisywania aktu towarzyszącego temu wydarzeniu. Wyjątkiem jest jedynie fragment kateches mistagogicznych, ale na poprzednim etapie analiz wytłumaczono, dlaczego wartość tego świadectwa jest mocno dyskusyjna. Ten mankament jest bardzo istotny, ponieważ ani on nie weryfikuje, ani nie falsyfikuje tezy, że pierwsi chrześcijanie przyjmowali komunię z najwyższą możliwą czcią. Obecnie udzielanie Eucharystii na rękę odbywa się bez żadnego należnego hostii szacunku. Wierni biorą konsekrowany chleb, na ogół nie wykonując przy tym uprzednio żadnych oznak rewerencji. Spożywają go w trakcie maszerowania albo poprawiania maseczki. W żaden sposób nie troszczą się o spożycie wszystkich drobin eucharystycznych, bądź przynajmniej sprawdzenie, czy jakieś nie zostały. A szafarze nie pouczają wiernych o właściwym sposobie przyjmowania komunii na rękę. Teoretycznie może być tak, że pierwsi chrześcijanie owszem brali Eucharystię na dłonie, ale tej czynności mogło towarzyszyć wiele oznak czci. Z tego też powodu starożytna i współczesna praktyka udzielania hostii na rękę mogą być diametralnie inne. Zresztą w cytowanym świadectwie przypisywanym Cyrylowi Jerozolimskiemu wyraźnie mówi się o obowiązku troski o każdą drobinę eucharystyczną, co w czasach współczesnych w ogóle nie jest przestrzegane. To jest bardzo ważna myśl, którą autor też później podejmuje w rozdziale poświęconym właśnie maksymalizacji czci, maksymalizacji oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Otóż te fragmenty, które mamy, powiedzmy fragmenty patrystyczne, są i takie. Są i takie, które by wskazywały na praktykę przyjmowania Komunii Świętej do ust, i takie, które by wskazywały na praktykę przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Te, które wskazują na Komunię Świętą na rękę, zawierają jednak bardzo różne, dość zdawkowe, ale jednak ciekawe informacje. To znaczy, z jednej strony te zachęty do pilnowania każdej drobinki, z drugiej strony te informacje o lawabo, o obmyciach dłoń przed dotknięciem Najświętszego Sakramentu lub też o lnianych ręczniczkach, które są nakładane. W żadnym z nich nie ma jakiejś wskazówki, że wierny sam faktycznie bierze hostię w swoje palce. Raczej te opisy, które są, wskazują na to, że wierny po prostu dostaje położoną hostię na swoją dłoń i przyjmuje ją bezpośrednio do ust. Nie jest to w 100% pewne, bo te informacje, które mamy, są zdawkowe, a po części niepewne. Ich autorstwo po części jest niepewne. Czasami istnieje również podejrzenie, że pochodzą ze środowiska ariańskiego, a w jednym przypadku, jak w przypadku synodu z Trull, jest to cytat, który mógłby wskazywać na patrystyczne pochodzenie Komunii Świętej na rękę. Jest to cytat, który bezpośrednio pochodzi z synodu, który nie zyskał akceptacji papieskiej, który został przez papieża potępiony.
A więc argumentacja patrystyczna na poziomie ojców Kościoła, na poziomie praktyki starożytnej, nie daje nam stuprocentowej pewności, w jaki sposób udzielano Komunii Świętej w pierwotnym Kościele. Natomiast skoro jesteśmy katolikami, no to słuchamy magisterium. Magisterium natomiast w swoim dekrecie Soboru Trydenckiego wypowiedziało się, że jest to praktyką apostolską, że jest to tradycją apostolską przyjmowanie Komunii Świętej właśnie w ten sposób. I te współczesne, powiedzmy, regulacje prawne, które dopuszczają Komunię Świętą na rękę, oczywiście dalece nie mają tej rangi, którą miał Sobór Trydencki. Oczywiście Sobór Watykański II nigdzie nie pisze o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. To po raz pierwszy pojawia się w dokumencie Pawła VI, gdzie też jest powiedziane, że Komunia Święta przyjmowana do ust jest tym najlepszym sposobem przyjmowania Komunii Świętej, a ewentualnie można pod pewnymi warunkami dopuścić również Komunię Świętą, przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, co w żaden sposób nie zaprzecza temu, co Sobór Trydencki mówi. To znaczy, że jest to praktyka apostolska, że jest to praktyka, która pochodzi od samych apostołów, aby przyjmować Komunię Świętą bezpośrednio do ust. A więc same świadectwa patrystyczne nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi. Sobór Trydencki deklaruje, że tradycją apostolską jest przyjmowanie jej w ten sposób i jednocześnie autor zwraca na to uwagę, że kluczowym jest okazanie maksymalnego szacunku. Ta współczesna praktyka w żaden sposób nie nawiązuje realnie do tych wątpliwych, niejasnych tekstów patrystycznych, które mówią o maksymalizacji szacunku, tylko ta współczesna praktyka jest skonstruowana w ten sposób, że prawie w ogóle nie okazuje się szacunku. W ogóle nie dba się o partykuły Najświętszego Sakramentu. Jednocześnie praktycznie w ogóle nie ma tych rewerencji, oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Ta różnica jest tak widoczna, gdy człowiek przychodzi, pada na kolana i otrzymuje bezpośrednio do ust Najświętszy Sakrament, czyli upokarza się przed Panem Bogiem tak bardzo, jak to jest możliwe. To jest wyraźna maksymalizacja tych oznak czci. Natomiast gdy po prostu, jak w sklepie kolejka, dostaję do ręki to, co zamówiłem, jem tak jak na stacji benzynowej, gdy sobie coś kupię i w ogóle nie ma żadnych rytuałów, które by pokazywały, że to jest Bóg. To długofalowo będzie coś, co zniszczy po prostu wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Cytuję dalej. Poza tym, na sam koniec, warto jest jeszcze zwrócić uwagę na wybiórczy charakter samego argumentu. Zwolennicy przyjmowania komunii do ręki bowiem powołują się na to, że jest to praktyka wczesnochrześcijańska. W domyśle zatem przyjmują oni aksjomat, że to, co obowiązywało w pierwotnym kościele, nie może być złe. W tym miejscu jednak słusznie może zostać podjęty następujący zarzut. Czy na tej samej podstawie zwolennicy tego argumentu będą optować za jakimiś innymi praktykami wczesnochrześcijańskimi, tylko dlatego, że obowiązywały one w pierwotnym kościele? Nie jest przecież żadną tajemnicą, że w pierwszym tysiącleciu nie sprawowano mszy świętej po angielsku, włosku, francusku czy polsku, ale po aramejsku, grecku i łacinie. Nie jest żadną tajemnicą, że pierwsi chrześcijanie podczas modlitwy zwracali się w kierunku geograficznego wschodu. Nie jest żadną tajemnicą, że już z pierwszych stuleci pochodzą świadectwa zachowywania postu naturalnego od północy do momentu przyjęcia komunii, czy dowody istnienia poszczególnych niższych stopni święceń, ostiariusz, lektor, egzorcysta, akolita. Nie jest żadną tajemnicą, że chrześcijanie mieli zakaz tańczenia podczas przyjęć weselnych oraz że grzesznicy obarczani byli wieloletnimi pokutami kanonicznymi przed możliwością otrzymania rozgrzeszenia. Co więcej, wiadomo, że nieusprawiedliwiona nieobecność na mszy świętej kilka razy z rzędu mogła skutkować wykluczeniem z kościoła. Czy do tego wszystkiego zwolennicy analizowanego argumentu również chcieliby powrócić? A jeżeli nie, to dlaczego tak bardzo niekonsekwentnie oparli się na jednym wybranym i to jeszcze na dodatek dość dyskusyjnym elemencie praktyki wczesnochrześcijańskiej i za wszelką cenę go forsują? W świetle szczegółowo przeprowadzonej argumentacji należy orzec, że uzasadnienie lub odrzucenie praktyki przyjmowania Komunii Świętej na rękę przez odwołanie się do argumentu nawiązującego do zwyczajów wczesnochrześcijańskich nie jest przekonujące ani dla stanowiska zwolenników tej praktyki, ani dla stanowiska jej przeciwników. Poprawność materialna tej argumentacji stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania i wymaga dokładniejszych analiz,
które z oczywistych powodów w niniejszym studium nie zostaną podjęte. Od strony formalnej zaś analizowany argument nie jest poprawny, ponieważ z faktu istnienia w pierwotnym kościele zwyczaju przyjmowania hostii na rękę nie można w sposób konieczny wyprowadzić wniosku, że Eucharystia powinna być udzielana w ten sposób obecnie. Więc jest to praca naukowa, czyli autor stara się podejść, powiedzmy, z jak największym dystansem do tego, co opisuje. Dlatego też stara się wszystkie argumenty naprawdę dobrze wyważyć i moim zdaniem bardzo celnie zauważa on, że to, czym dysponujemy, jeśli chodzi o teksty patrystyczne, jeśli chodzi o pierwsze wieki i przystępowanie do Komunii Świętej, nie daje stuprocentowej pewności żadnej ze stron w tym konflikcie. Zwraca on jednak słusznie na to uwagę, że te, które mamy, te świadectwa, które mamy, które by wskazywały na korzyść przyjmowania Komunii Świętej na rękę, wskazują jednak na sposoby przyjmowania z wielkim szacunkiem. Czasami dosyć dziwne sposoby przyjmowania, czasami ze strony nieortodoksyjnej, ale mimo wszystko większość tam oscyluje wokół wielkiego szacunku, a współczesne praktyki tego nie wykazują. Nawet jeśli byśmy chcieli się na nich oprzeć, to i tak nie są wystarczającym powodem do przyjmowania Komunii Świętej w ten sposób, w jaki jest ona dzisiaj przyjmowana. Poza tym słusznie autor zauważa, że wątpliwym jest zafiksowanie się na tak wątpliwym argumencie w sprawie jednej konkretnej kwestii kościoła wczesnochrześcijańskiego, powiedzmy, oczywiście chodzi po prostu o kościół katolicki, ale kościoła pierwotnego, a porzucenie jakby zupełnie wszystkich innych praktyk, bardzo często bardzo rygorystycznych. Tu mamy zafiksowanie się na jakimś jednym punkcie, bardzo niepewnym i wprowadzenie go w sposób zupełnie inny, taki, który nie okazuje wystarczającej czci wobec Najświętszego Sakramentu. Jest to bardzo, bardzo dziwne. Autor oczywiście nie wprowadza jakiegoś, nie przedstawia wyjaśnienia, skąd to się bierze, ale myślę, że ja mogę sobie na to pozwolić, że oczywiście doskonale pasuje to do herezji modernizmu, która oczywiście uważa sakramenty tylko i wyłącznie za symbole. W herezji modernizmu Najświętszy Sakrament jest tylko symbolem w tej takiej pierwotnej herezji modernizmu. Nie o to chodzi, że teraz współcześni księża tak uważają i wszyscy nie wierzą w Najświętszy Sakrament. Nie. Ale ta herezja, która weszła do krwiobiegu Kościoła i rozwodniona, krąży w postaci takiego postmodernizmu w Kościele, sprawia, że księża nie mają z tym problemu, albo duża część księży nie ma z tym problemu, żeby wprowadzać zmiany, które sprawiają, że wierni nie oddają wystarczającej czci Najświętszemu Sakramentu, wobec Najświętszego Sakramentu. Moim zdaniem to jest jedyne sensowne wyjaśnienie. Uważam, że bez tej herezji modernizmu, która zaatakowała w ogóle sensowność sakramentów, ich prawdziwość, realność sakramentów, nie byłoby możliwe, żeby duchowieństwo katolickie zgodziło się na praktykowanie takich ceremonii jak nowa msza, które w praktyce nie wyrażają ofiarnego charakteru mszy świętej, czy właśnie komunia święta na stojąco, bo w zasadzie to samo w sobie jest już niebezpieczne, i na rękę. Uważam, że bez tej herezji modernizmu, która już od czasów Piusa X próbuje wejść w krwioobieg Kościoła i bez wątpienia jej się udaje, przez co Pius XII musi ponowić to potępienie, które bez wątpienia nie okazuje się wystarczająco silne, żeby całkowicie zatrzymać wejście jej w krwioobieg Kościoła. I dlatego dzisiaj mamy to, co mamy. Dlatego dzisiaj używa się najbardziej szalonych argumentów, właśnie jak na przykład ten z Kościołem pierwotnym. Jakieś tam niepewne, wybiórczo potraktowane, ale co tam my zrobimy po naszemu, bo wcześniej chrześcijanie też pewnie robili podobnie. Być może, a może nie. I w sumie to zupełnie inaczej, bo było to pełne szacunku, ale co tam. Ważne jest właśnie dla modernisty, co jest ważne? Ważne jest, żeby to odpowiadało uczuciom religijnym współczesnego katolika. A to, że nie odpowiada to uczuciom religijnym, powiedzmy, przeciętnego, wiernego katolika, nie szkodzi. Ważne, że odpowiada uczuciom religijnym tych modernistów, którzy chcą takie rzeczy wprowadzać, którzy chcą niszczyć sakramenty, którzy chcą niszczyć wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którzy chcą podmienić Kościół, zachowując jednocześnie
powiedzmy, że jego autorytet, występując w imieniu Kościoła katolickiego, ale prezentując coś zupełnie innego. I właśnie to się robi, między innymi promując komunię na rękę. To wszystko na dzisiaj. Jedno ogłoszenie radosne i nieradosne. Radosne jest takie, że w przyszłym tygodniu będę brał udział w rekolekcjach zamkniętych, a więc będę milczał. To jest radosna nowina i polecam się waszym modlitwom, ale smutna jest w tym sensie, że w środę nie ukaże się żaden materiał i w piątek oczywiście nie będzie pytań i odpowiedzi na żywo. A więc proszę o uzbrojenie się w cierpliwość. Jeśli macie jakieś zaległości we starszych materiałach, to zachęcam, żeby wykorzystać ten tydzień ciszy do nadrobienia zaległości. I jeszcze raz polecam się modlitwą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.